Dzisiaj, 9 lutego, w związku ze Światowym Dniem Rakiem, również piersi, który się odbył, który był 4 lutego, postanowiłam zorganizować taki bieg, który wesprze tutaj Wiolę, która od 5-6 lat zmaga się z ciężkim rakiem piersi. Już był taki bieg organizowany. Wojtek Kisieliński, zawsze mi się mieli jego nazwisko, sorry Wojtek, też organizował, ale ja chciałam tutaj w Legionowie zrobić, żeby pomóc, żeby dawać energię Wioli, żeby ona dawała nam motywację do tego, że powinno się chcieć wychodzić, robić, działać, biegać i napędzać się nawzajem, tak? Czerpać od siebie energię i myślę, że tutaj każdy dzisiaj tej energii od siebie dostanie sporo. Myślę, że przede wszystkim energia, myślę, że drugi człowiek w dzisiejszym świecie jest gdzieś spychany gdzieś na drugi plan, zwłaszcza człowiek, który jest chory, tak? Jesteśmy traktowani trochę jak tacy, stygmatyzm taki występuje wśród chorych, zwłaszcza, nie wiem, no ja mam styczność z chorymi głównie na nowotwory, tak? Więc jesteśmy stygmatyzowani, głównie no, jak ja miałam taki okres, gdzie chodziłam łysa, bez brwi, bez rzęs, bez włosów, to wszyscy zwracali na to uwagę, więc ja się wtedy czułam źle. Natomiast dzisiejsze spotkanie, no dla mnie to jest przede wszystkim to, że nie jesteśmy jak gdyby na drugiego człowieka, jesteśmy otwarci, tak? Że możemy nieść pomoc, że to dobro jest szerzymy, że i mam nadzieję, że to dobro wraca i zaraża innych. To, że tutaj są dzisiaj wszyscy, no to jest niesamowite. Dla mnie to jest w ogóle przede wszystkim ten bieg, to jest coś takiego, co szerzy też między innymi zdrowie, tak? Ja nie mogę pozwolić sobie na to. Ja dzisiaj jestem totalnie bez sił, ledwo wstałam ale tutaj jestem. I to jest najważniejsze, że ja jestem. Że każdy dzień dla mnie to jest po prostu walka, tak? I staram się walczyć już, tak jak Ania już tu wspomniała, jest to 6. rok. NFZ jest dla mnie, jak gdyby już powiedział, że dla mnie nie ma nic, nie ma dla mnie leczenia, tak? Wszystkie schematy, które mogłam przejść, przeszłam i tylko zostaje mi niekonwencjonalne metody leczenia, czyli wspomaganie się, no i, ale to właśnie też dzięki takim ludziom jak Ania, dzięki takim ludziom jak Wojtek, którego serdecznie teraz pozdrawiam, wszystkich, tak? A bo to telewizja właśnie. Pozdrawiam. Dziękuję również wszystkim moim przyjaciołom, znajomych, którzy na co dzień są ze mną, wspierają mnie i wszystkim ludziom, którzy po prostu na co dzień, nawet ich nie znam, są wirtualni, odzywają się do mnie, wiem, że są i wiem, że mogę na nich liczyć i bardzo, bardzo z całego serca dziękuję mojej rodzinie, mojemu mężowi, moim dzieciom, że ich mam. Myślę, że to najbardziej też mnie napędza do życia, do tego, że mogę wstać codziennie z łóżka. Oczywiście są też fajne chwile, tak? Staram się żyć normalnie, tak?